Siema, hejo, dzisiaj niedziela, fajny dzień się zapowiada. Dwóch śmiałków, dwóch widzów jedzie 120 km do mnie. Na koło dajesz? O, nie wiem. Żeby z blekiem poupalać. Co dzisiaj będzie się działo, to jeszcze nie wiem. Scenariusz sam się napisze. Tymczasem. No, ja czekam za chłopakami. Mają jeszcze pewno z 20 kilasów. Ja sobie uszykowałem kłada po wczorajszym białym boże. Musiałem przykręcić sobie plastik, bo mi się rwało odpadło na tym białym boże. Tutaj właśnie. Umyty, poczyszczony. I można śmigać, na miasto pojedziemy, paliwo naleję. Zobaczymy, jakimi sprzętami przyjadą, bo nie wiem. Yamaszka i WR-ka. Coś tak. Czy Honda? Nie wiem. Przyjadą, to zobaczymy na miejscu. Kurde, są! Siema! Siema! Cześć! Kawał drogi, co? Kawał drogi. 157 km. Kurde, dużo. Na jednym tankowaniu przejechałem. No. No nieźle. Także nawet spoto. A ja mam ile jeszcze? No trochę. 4 kreski. No, i to są 125? Tak, 125. No, no, od czegoś trzeba zacząć. No, pewnie. No. Dokładnie. To WR-ka. Jedyne co było przerabiane, to podwójny wydeszek. Co prawda akrapy. Jeszcze się atrapy. Akrapu. Ale strzela ładnie, strzela ładnie. Trzeba przyznać. O. Prezentuje się, powiem, ta WR-ka. No, nie jest najgorzej. Jeszcze powinien. Który rok to jest? Co? Który rok? To jest 16. To jest ten nowszy, nie? 16. No. Dość świeża maszyna. A twoja Honda? Moja jest 12. No. A powiedz... tylko tam była robiona, ale to jakby nie za mojej kadencji, jeśli mogę tak to nazwać. To tylko ktoś właściwie zmienił ten tłumik, nie? Ten tak to wszystko katalizator dalej jest seryjnie. Ale ładnie, ładnie wyprofilowany jest, nie? Tak do góry. No. Ładnie. Ile ona ma koni? Ona fabrycznie ma 13,2, ale ta na hamowni wypluła 14,5. No to ładnie. Hondą jeździłem z 125. Ale powiem, od razu zauważyłem, że ten skuter z odcinka tam leży. No, coś wam się może przyda z niego. Co? Zobaczymy, zobaczymy. Ale wiecie co? Zauważyłem, że nie macie wleb moich. Jak to jest? Co? Jeszcze niestety nie. Jeszcze nie. Kurde, no to idę po te wlepy, nie? Dobra. A kalendarze ma? No mam. No specjalnie umyłem, bo przyjechaliśmy wczoraj z Białego Boru i to wszystko było, wiesz, zasyfione, nie? Dobra, ja pójdę w ogóle. To ile tych kalendarzy chcecie? Nie za dużo. Też nie kraty, kalendarze i naklejki. Okay. To chyba ostatnie już moje. Jeszcze mi zostało chyba z 10. No najpopularniejsze. No. 4. Całe lusówko będzie miało kalendarze. A jak masz na imię? Dawid. Dawid. Mówią na mnie Miedziany. Miedziany. Można zauważyć. Aha. No, sam masz tu 5. Oj, super. Teraz będą się motocykle prezentować. Ale powiem ci, WR-a 125 ładnie się prezentuje, wiesz? Jeszcze jakby mnie umył, to w ogóle. Nie, powiedz, nie, tak... Lepa ci spadła. No. Jakie pieniądze trzeba dać za taką WR-ę? Ale ja miałem takie szczęście, że dostałem od taty za mój poprzedni motocykl, jakim była Yamaha DT50. Jakoś się z nim tak dogadałem, że akurat... No mi wyszło pół darmo, ale tak za nówkę, czy za nówkę? O, ja tu używałem. Używaną kilkuletnią, pasowałem. To myślę tak 13 minimum. Są pieniądze, nie? Są pieniądze, no. A za Hondę? Za Hondę tak, gdzieś 7,5, przynajmniej ja za tym tyle dałem.
No i no tak gdzieś się oscylujemy, gdzieś tak 7,5 tak do dychy, nie? Ale dycha to już jest taka perełka, nie? No. To tak gdzieś 2018 rok, nie? Mniej więcej. O, idealnie. Jeszcze trochę do 18 i przeskakuję na KTM-a. Bo już nawet mam, tylko po prostu na prawko czekam. Jakiego KTM-a? EXC400. 400, no. Tam 45 koni, nie? To się mieści w tej A2. No, fajnie, też fajnie się jeździ. Tam chyba są nawet inne przełożenia, bardziej na supermoto. Jedyne co to musiałbym jeszcze koła kupić i będzie można latać. Fajnie. Czyli supermoto. Tak, raczej bardziej na supermoto z tego względu, że no, chciałbym trasy sobie jakieś większe robić, nie? Jak na przykład dzisiaj to tam 160 prawie kilometrów wyjdzie w jedną stronę. O, to raczej tak. Też nie ma jakoś dużo u mnie terenu. Żeśmy się jeszcze zatrzymywali, nie? Bo tutaj na przykład Dawid zdjęcie, ja tutaj do kibla muszę na szybko, nie? No wiadomo, muszą być pamiątki jakieś. No właśnie, a ja bym chciał z wami mieć. No ja bardzo chętnie. Super. Tam sobie zrobimy, ale tu też zrobimy. Poczekaj, dam telefon. To tak Raptor na środek się najbardziej wyróżnia. Jeszcze raz? Raptor na środek, bo się najbardziej wyróżnia. Mówisz, że tam? No. Albo możemy tu podjechać. Możemy podjechać. Nie, lepiej tam. Tak? Z tamtym, no. Dobrze. I się jeździ w innym oryginału. To jest tam. No przede wszystkim remontu chyba nie trzeba robić, nie? Bo w tym oryginalnym znaczy, Raptorze... Tak, przede wszystkim remontu nie trzeba robić, to jest raz. Czyli człowiek ma głowę spokojną, nie? Dwa, no wiadomo, jest cięższy tutaj, ale jak był oryginał, to krótkie biegi, nie? I duża moc od dołu, bardzo duża, nie? Tak, to tak jak bardziej zwinny taki był, nie? A teraz, no taki trochę można powiedzieć ociężały, ale też wszystko można robić tym. Nie wiem. Lepiej na kole się. O, to na pewno. Nikotem te 07 to. Ale bawarka też konkretna. Dobrze, dobrze. A dużo policji jeździ? A nie no, miniemy sobie, pojedziemy bokiem. No, bo nawet widzieliśmy to pytanie. No, my pojedziemy bokiem. Ja się tylko boję o ten wydech, nie? Bo to naprawdę głośno. Spoko. Czekaj! W lewo jedziemy! Cały czas, a potem w lewo. Cały czas prosto. Za mostem w prawo jedziemy. A przepuścimy rowerzysta. Mamy czas, nie?
moja ulica Willy Bojców. Tu trenuję na kole. No, fajna ulica, naprawdę. Żeby na ławicy takie też było. Ale wiesz co, powiem ci tak, że chyba cofniemy się, wezmę betę. No. I na becie na kole, bo to tak słabe, nie? Ja mamy jeszcze czas, nie? Jeżeli ja mam coś... tylko do 16:30. Spokojnie. Ale zdążymy, nie? No. Byleby w nocy nie wracać i nam pasuje, nie? No. A właśnie ogólnie powiedz mi tak, bo tutaj droga to jest jako to. No tu już na Poznań lecisz. To jest piątka, czy co? Obwodnica i potem lecisz do... Aha, dlatego mówiłem, żebyśmy tędy, żebyśmy może pojechali. No, no. I tutaj, potem jedziecie do Gniezna, no. Kawałek. I przed już na Poznań, nie? I cały czas to meską. Dobra, jakoś damy radę. Bo wy jakoś od Włocławka jechaliście chyba. Nie. Oj. My jechaliśmy jakimś... Przez Dąbrowę mówiłeś. Tak, przez Dąbrowę, ale później to była. Kurde, jak to się nazywa? Na P jakoś tak. Nie pamiętam, no nieważne, mniejsza. Tam Parlin był i... Tak, Parlinek, O, no to taką złą drogą jechaliście. No właśnie. No to nie, no to musicie ode mnie jechać na Poznań, już od razu ode mnie obwodnicą, tą, i do samego Strzelna. W Strzelnie już na Gniezno i z Gniezna już macie. Jakoś damy radę. No. No dobrze. To co, cofamy się po betę, tak? No. Cofamy się po betę, no. Dobra, to lecimy. Kurde, od razu lepiej, nie? No. Na koło dajesz? Nie wiem, jeszcze nie ma takiej umiejętności, a plastiki swoje gotują. A. Raz zabolało. No, no, dobra. Jedziemy teraz po betę. No chłopaki taki kawał jechali, to niech zobaczą też betę w akcji. Zamiana sprzętami. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.